Nikodem Jerzewski przed galą Polsat Boxing Night 10. Nikodem, zacznę od tego, że pół roku mija od twojej walki z Lorenzem Okoli. Jak ty na to patrzysz, wszystko z perspektywy czasu teraz? Patrzę na to jedynie tak, że bardzo szybko czas leci, za szybko, a czas nas wszystkich czegoś uczy. Mnie tam dużo ten wyjazd nauczył i sportowo, i życiowo, także na początku byłem troszeczkę zdruzgotany wydarzeniami, ale dzisiaj wiem, że bardzo dużo mi to dało. No teraz w planach pewnie masz powrót na zwycięską ścieżkę. Jak pojawiła się oferta walki na Polsat Boxing Night na jubileuszowej 10. gali, to domyślam się, że nie zastanawiałeś się długo. Oczywiście, że nie. Byłem w treningu, ponieważ moje życie składa się głównie z treningu. Jestem pięściarzem zawodowym, tak? Dlatego cieszyłem się z takiej oferty i jestem przede wszystkim szczęśliwy, że tutaj jestem. I tak to zostawmy. A co do jutrzejszych wydarzeń w ringu, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i przede wszystkim jestem przygotowany i gotowy na zwycięstwo. Cały czas jesteś w treningu, no to opowiedz trochę, jak przygotowania, no i oczywiście sparingi, z kim tam udało się zrobić rundy. Generalnie jestem z Kościerzyny, a trenuję w Gdańsku, mam swojego trenera w Gdańsku, Rafała Kałużnego, który jest dzisiaj ze mną, sparing partner, kolega i wielokrotny mistrz polskich kickboxingu Artur Bizewski, który również ze mną sparował. Nie mogę zapomnieć również o moim serdecznym koledze Armenia Wakianie, który również bardzo dużo rund ze mną zrobił. Chłopacy bardzo dużo serca zostawiają, bo to nie chodzi o to, że po prostu oni się do czegoś przygotowują, tylko przychodzą i stawiają mi przeszkę bardzo wysoko każdego tygodnia, w którym przygotowuję się i staram się rozwijać. Tak. Mam nadzieję, że to jutro zaowocuje. Na pewno jestem gotowy na bójkę, na pewno jestem gotowy na techniczny boks, jestem gotowy na wszystko, tak, a zebrane doświadczenie pomoże mi na pewno w walce. Właśnie czego się spodziewasz po Wladimirze Rzezniczku? Po nim nie spodziewam się niczego. Po każdym przeciwniku, który by wyszedł do mnie jutro, czy po prostu w pojedynku po TKO, o którym dostałem, bo nie zapominajmy o tym, że po prostu przegrałem ostatnią walkę przez techniczny knockout, to na pewno myślę, że i oni, i ja również na takim zawodniku szukałbym jakiegoś ataku do przodu od pierwszej rundy i myślę, że tak będzie, aczkolwiek niekoniecznie może tak być. No zobaczymy, jutro będziemy mądrzejsi po walce. Twój rywal nie jest znany w polskiej publiczności. Kiedy zobaczyli się na jego rekord, no to widać wygraną z Michałem Plesnikiem, który swego czasu pokonał Igora Jakubowskiego, ostatnio przegrał z Jurim Kalęgą. Czy ty oglądałeś jego pojedynki? To dla mnie nic nie znaczy. Dla mnie generalnie nie znaczy ani wygrana nic z Jakubowskim, ani przegrana z Kalęgą, ani Plesnik. Tak naprawdę ja mam jutro swoją walkę i tylko jesteśmy skoncentrowani na Rzezniczku i tyle. Jakie ty masz plany po tej walce? Ile chcesz stoczyć pojedynków w tym roku na tej właśnie ścieżce, o której wspomniałem, do odbudowy? Generalnie rzecz biorąc, bardzo liczę, że jutro uda mi się wygrać i generalnie patrzę tylko na tą walkę, a później interesuje mnie bardzo mocna walka, ale to już zostawię po prostu na rozmowę po jutrzejszej walce. Myślę o Indyko niedzieli, a w sobotę łeb musieli, także zostawmy tą rozmowę na po walce.